Absolutnie zmierzamy ku temu. Ja, to co mówi pan poseł, to diabeł przebrał się w ornat i na mszę dzwoni. Mówi pan o standardach europejskich. No, no po prostu wstydziłby się pan to mówić. Łamiecie wszystkie te standardy na każdym polu swojego, na każdym polu, gdzie tylko działacie. Dzisiaj demokracja, wolność absolutnie jest zagrożona. Widzimy, jak zawłaszczane jest państwo pod jedną partię. Ja, pan się tu oburzał na Stalina. Na Białorusi są wybory, w Rosji też są wybory. Tylko wszyscy wiemy, kto wygra. I Prawo i Sprawiedliwość dąży do modelu na razie węgierskiego. Tam już też wiadomo, kto wygra wybory. Bo niby jest akt wyborczy, natomiast wszystkie media na Węgrzech zawłaszczyła już jedna partia rządząca i nie ma innego przekazu niż to, co mówi pan Orban. Pan Kaczyński oczywiście też by tak chciał, żeby w Polsce było. Na szczęście jest opozycja, silna opozycja. Jest właśnie Komitet Obrony Demokracji, który temu się przeciwstawia już od prawie 8 lat. PiS nie ma siły do tego, żeby zrobić tak jak na Węgrzech, a następnie tak jak na Białorusi czy Rosji. Przeciwstawimy się temu, skontrolujemy te wybory i wygramy te wybory, a dzisiaj skontrolujemy te wybory, bo dzisiaj absolutnie nie możemy mieć najmniejszej pewności, a wręcz wiele rzeczy świadczy o tym, że jesteście już gotowi do tego, żeby manipulować wynikiem wyborczym.